zwana patologia, tam występuje uzależnienie, a możemy pójść w kierunku takim, że patologia występuje wszędzie. Można elementy patologii znaleźć w każdej rodzinie, w każdym systemie rodzinnym. Ale pamiętam sytuację sprzed wielu lat, kiedy alkohol był normą, która cały czas regulowała, jak się tam powiedzmy, na nastroje, imprezy rodzinne, osoby. Ja nawet pamiętam w pracy, prawda? To było nawet w pracy, to było normą gdzieś. To wyobraźmy sobie taką sytuację zupełnie hipotetyczną, że nagle nie ma internetu. Smutne jest ktoś, gdzie w ogóle ktoś się traci, mając potencjał duży, nie? No to są osoby uzależnione, są osoby, tak uważam, o wyjątkowej wrażliwości i wyjątkowych zdolnościach. A powiedział kiedyś, że człowiek, jeżeli nie wie, kim jest, jako jednostka, jako człowiek, i nie wie, jak chce, żeby jego życie wyglądało, to tak jakby umarł. Odnosić się do własnej wartości, które chronią mnie przed autodestrukcją. Znaleźć takie wartości, nie? Które chronią mnie przed tym, że będę się sam wyniszczał, sam się zabijał, nie? Bo to jest zabijanie się. Trzy zasady na koniec, żebyśmy nie wpadli w pułapkę. Ma pan trzy zasady, które możemy zastosować, które w jakiś sposób uchronią nas przed pójściem? Zasady. No trzy, może. Po pierwsze to jest...